godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku, już 23. Z modami Minecraft Solo, sezon drugi. Co dzisiaj będziemy robić? Mówiłam, że będziemy robić Witchery. Witchery chciałam powiedzieć. Witchery, ale jako, że mój system Applied Energistics pobiera trochę za dużo prądu, no to musimy zrobić elektrownię najpierw. Zatem Witchery w przyszłym odcinku, a w tym odcinku będzie prąd z Industrial Crafta połączony z czymś tam innym. Zaraz wam pokażę. Otóż tak, tutaj już kiedyś miałam zrobione i w końcu to użyłam, ale teraz jeszcze pójdziemy robić, więc tak, kable mam glass cable z Industrial Crafta, tu jest Tesseract z Thermal Expansion, tutaj jest RedNet Energy Cable, który łączy właśnie Tesseract z Industrialem Craftem poprzez właśnie RedNet Energy Cable i to jest z Mine Factory Reload. To jest klucz z Industrial Crafta. To jest niepotrzebne, ale to sobie po prostu sprawdzałam, czy wszystko działa. To jest też Thermal Expansion Energy Cell. No i solarne generatory zwane dalej bateriami słonecznymi. Tak? Są oczywiście z Industrial Crafta. Jak to się craftuje, to za chwilę, bo jeszcze muszę sobie, zanim cokolwiek, to chciałam sobie skraftować jeszcze tutaj takie coś, Acceleration Card. To jest mi potrzebne i to się robi z Advanced Card i Fluix Krystala. A Advanced Card to są dwa diamenty, jeden redstone, taki i te, dobra. Takie i te. Wiecie, o co chodzi? Dwa diamenty były. Jeden redstone. Taki był. I te. I te. Dobra, to sobie tutaj zrobimy. Acceleration card. Aha, i takie cztery bym chciała. Albo wystarczą dwie w sumie. W sumie dwie wystarczą. Okej, dobra, to zrobimy sobie dwa. Tutaj dostajemy z takiego zestawu dostajemy dwa takie. Okej, aha, jeszcze ten pure. Nie wiem, ile tego było. Okej, dwie sobie takie zrobimy. Acceleration card. Tak, tak. I możemy sobie dwie zrobić. Do czego to jest, to wam pokażę później, jak pójdziemy do kurzej stopy. Aha, i jeszcze chciałam sobie zrobić, dobra, tu już z tego wyjdziemy, jak to się nazywało? Dimensional, cztery złotka i iron block. Okej, dobra, iron mamy tutaj, widziałam dużo. I złoto też mamy, okej, dobra. Aha, tutaj jest z chestem, to tutaj sobie iron block i ej, dawaj, i cztery złotka, to jest bardzo proste i to jest chunk loader, jest mi potrzebny. Okej, dobra, to teraz tu z powrotem i to zabieramy ze sobą, to wam też pokażę tutaj na przykładzie, jak to działa. To już nam nie jest potrzebne, bo sobie ustawiłam. Aha, chciałam jeszcze jakiś fajny, może koblowy. Dobra, na początku. O, z Mossy Stone'a sobie zrobimy. Z Mossy Stone'a sobie zrobimy i sobie zrobimy tak. O, tyle nam chyba, chociaż może nam nie wystarczyć. To weźmy sobie jeszcze gdzieś. Dobra, nie będziemy szukać za daleko, zrobimy sobie nowy, bo to nie zaszkodzi mieć. Trzy tylko wzięłam, czwarta, ok. Zrobimy sobie, co ja robię, o to chciałam zrobić. Przenośny craft table i idziemy na pustynię, nie na pustynię. Z tym nie na pustynię. Dobra, idziemy na pustynię i robimy elektrownię. Iu, iu. A co mamy za noc? Mamy? Noc mamy. No dobra, to sobie najwyżej powalczymy. Tam idziemy.
tam, gdzie jest elektrownia słoneczna napisane. A dobra, to sobie powalczymy troszeczkę, co tam? Dawno nie walczyliśmy. Co tu mamy, co tu mamy? Idzie zombiak, idzie, idzie. A, ty. Okej, dobrze, dobrze. Tak możemy walczyć. Gorzej jak będą te... O matko, ile ich tu jest. O matko, a ja chcę tylko sobie przebiec w zasadzie. A ten się odradza. Co mi dał, co mi dał? Co mnie boli, co mnie boli, tam mnie boli. Ej. O matko, a ten co? Ten mnie pali, a ten? No dobra. Ale tu się z nich powyrzucało, a ja nie mam miejsca. Ale numer. No to trudno. To trudno, ziemniaki mam już. Jo! Co to było? Aj. No się uparły, no kurczę. Ja w zasadzie to nie chciałam z wami walczyć, tylko ja chciałam sobie po prostu iść, a wy mnie musicie zaczepiać, debile. I jeszcze strzelać do mnie z łuku. Jak ja sobie w tamtą stronę. Jeju, co się dzieje? Co to było? Co to było? Idzie pająk, idzie. Bum, 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 bum. A co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? A, perełkę. Kurczę, nie wyskoczę przez ciebie z tej wody. Głupia szkieletonka. Już chyba jesteśmy blisko. Tu mamy krzyż. O, już jesteśmy blisko. Także ja tutaj właśnie na tej wysepce, jak widzicie, taka jest niewielka. O, chciałam wziąć jeszcze trochę piasku, ale dobra, to sobie wezmę tutaj stąd, w końcu jest pustynia. Tutaj sobie zrobiłam elektrownię. Tutaj już troszeczkę ją ustawiłam. Jak widzicie, mam tutaj 11 paneli słonecznych. Tu mam coś takiego, co się nazywa MFSU i to mi zbiera prąd z tych paneli słonecznych. Oczywiście one w tej chwili tutaj nie mają słońca, bo jest noc. Zatem one działają tylko wtedy, kiedy jest dzień i tutaj energia, którą wytwarzają, magazynuje się o tutaj. Także jak widzicie, mam tutaj 500 tysięcy czegoś, EU. 500 tysięcy EU już mam zmagazynowane, a może być raz, dwa, trzy, 40 milionów EU, więc dosyć sporo. Także tutaj spokojnie można dołączyć kolejne właśnie te, które tu przyniosłam. Dobrze, dobrze. I jeszcze potem podorabiam. O, już się dzień robi. Jeszcze potem podorabiam i będą następne też tutaj jeszcze położone i wysepka może się rozrośnie. To zależy, czy tego prądu będę potrzebowała dużo, czy nie tak dużo znowu, bo to ma być prąd, który będzie właśnie zasilał tylko kurzą stopę, bo inne prądy są gdzieś indziej. Wiecie co, to mnie troszeczkę tutaj denerwuje, zatem postawmy sobie to tu i zróbmy, aha, nie zrobimy sobie skrzynki, bo nie mamy drewienka, no dobrze, no dobrze. Dobrze, i teraz jak to działa? Jak widzicie, teraz postawiłam te nowe właśnie generatory. Świeci słonko, zatem one pobierają słońce i słońce, promienie słoneczne się od nich odbijają i wytwarzają tutaj prąd, który płynie tym kablem, tymi właśnie glass cable, tymi co tutaj mam, o. Glass cable płynie do MFSU. To tak tłumaczę dla tych, którzy chcą sobie też takie coś zrobić. MFSU jest też z Industrial Crafta i poprzez właśnie Rednet Energy Cable, tutaj taki właśnie z Mine Factory Reload, idzie do czegoś takiego, co się nazywa Tesseract Thermal Expansion. Taki Tesseract to jest coś takiego, w którym się magazynuje albo właśnie energię,
tak jak tutaj mam zaznaczone, że ma wysyłać energię i przyjmować energię. Można wysyłać i przyjmować ciecze i również itemy. Ale to mam w tej chwili tutaj zablokowane, no bo chodzi mi o to, żeby wysyłało i przysyłało energię. I to wysyła i przesyła energię do takiego samego innego tesserakta. Na przykład postawimy go sobie tutaj. O, i on. Dobra. Jak widzicie, on jest tutaj taki przezroczysty i ten też jest taki przezroczysty. I teraz, żeby połączyć je obydwa, on oczywiście nie będzie stał tutaj, tylko chcę wam pokazać, jak to działa. Żeby połączyć, bo tutaj nie widać, żeby cokolwiek przesyłał, bo tego nie widać po prostu. Tu możemy jeszcze sobie ustawić, że jest, że na przykład działa tylko wtedy, kiedy jest zapalona świeczka czerwona albo kiedy pochodnia jest do tego przystawiona. Ja mam tak, żeby zawsze było, że ignoruję po prostu te wszystkie sygnały. No i teraz jak to działa? Tutaj przypisujemy na przykład 001 i zaznaczamy ptaszka i ma frekwencję 1. Jak widzicie, już nie jest przezroczyste, tylko w tym płynie tutaj. Nie widać tego, że tu płynie, ale tu płynie. Mamy, że ma wysyłać, to tutaj się zmienia, się klika na to, że nic nie wysyła, nic nie przyjmuje, wysyła energię, nic nie przyjmuje i wysyła, nie wysyła nic, a przyjmuje energię i jak są razem, to przyjmuje i wysyła energię. No i ma przyjmować, bo ma przyjmować z tego energię i ma wysyłać do tamtego. No i żeby wysyłało do tego, to musimy tutaj nazwać to dokładnie tak samo, czyli 001 i zaznaczyć ptaszka. I tutaj też, że ma pobierać, czyli receiving, tak? Pobierać energię tutaj tym i również ma wysyłać. I ma wysyłać tę energię do tego na przykład. I teraz nie wiem właśnie, czy wystarczy, że to będzie obok. Tak, jak widzicie tutaj na górze energia wzrasta, zatem to wysyła do tego energię, przyjmuje z tamtego i wysyła do tego. Czyli jak to postawimy sobie w kurzej stopie, to będzie nam wysyłało energię do mojego systemu. I właśnie o to właśnie mi chodziło. Także tutaj, jak widzicie, jest już dużo energii. Się zwiększa, bo tutaj jest tego więcej niż to, jest w stanie pobrać. Jak widzicie, to rośnie tutaj. Także niedługo już będzie całe. No i jest fajnie w związku z tym. To sobie zlikwidujemy. To sobie zlikwidujemy i zabierzemy do kurzej stopy. Ale tutaj jeszcze bym chciała chyba zabić najpierw tą głupią szkieletonkę, bo ona mnie denerwuje. Nie strzela jeszcze? No, dobrze. Dobra, głupia szkieletonka zabita, zatem możemy tutaj jeszcze, bym chciała sobie troszeczkę to ogrodzić i tym właśnie mossy stone'em, żeby to jakieś miało ręce i nogi tutaj, żeby mi tu nie przyłaziły głupie głupki, głupkowate. Ach, to jest niepotrzebne w zasadzie. Tak, i żeby właśnie połączyć w ogóle takiego tesserakta z tym poprzez ten Energy Cable RedNet, to, bo te właśnie panele słoneczne mogą współpracować z innymi kablami również, ale wtedy musi być mniejsza ta bateria, to znaczy to bateria, no tak, bateria magazynuje prąd, więc to musi być wtedy, może być mniejsze, ale do tych kabli jest potrzebne właśnie takie MFSU i tylko to MFSU łączy się poprzez ten Red Energy Cable z Tesseractem. To MFSU właśnie z Industrial Crafta poprzez ten RedNet Energy Cable z Mine Factory Reloaded z takim innym
czymś, z innego czegoś. Chodzi o to, że po prostu te kable industrialowe nie łączą się z takim tesseractem z Thermal Expansion. Dlatego właśnie musiało powstać taki wielki, taka wielka bateria, w której się mieści aż tyle, żeby móc to połączyć z tym. Co to, deszcz? No nie na pustyni. Czyli tam gdzieś jest deszcz, a na pustyni go słychać. Nie, no poważnie, deszcz pada przecież. Aha, bo on pada w wodzie, a tutaj mamy... Właśnie, jaki mamy? Gdzie tutaj jest? Co tutaj jest? Desert. No, pustynia tu jest. Czyli my jesteśmy na kawałku pustyni dookoła nas. Tutaj już nie jest pustynia. Gdzie to było? F3. Tak, tutaj jest plaża. I na plaży pada, a na pustyni nie pada. No i właśnie o to chodziło, żeby tutaj nie padało, żeby nam cały czas świeciło słonko i żeby nam się magazynowała ta energia. Także nam się tutaj dużo magazynuje. Aha, bo to zlikwidowałam już. No i zaplątałam się chyba w tych swoich opowieściach. A, bo chciałam wytłumaczyć właśnie, dlaczego właśnie jest to wielkie takie MFSU. Właśnie dlatego, że tylko to MFSU łączy się z innymi modami, o, że tak powiem, bo jak możemy zobaczyć Industrial Craft, tutaj oprócz takiego MFSU, tutaj jest, MFSU jest tak robiony, on jest bardzo, bardzo długo to robiłam, pamiętam na samym początku, także to sobie możecie zrobić oczywiście. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak Batbox, to też zbiera energię i to zbiera mało energii i mało potrzebuje tutaj tych itemów różnych i tak dalej. No ale nie łączy się wtedy właśnie z innymi rzeczami z innych modów. Także dlatego to musiałam zrobić to MFSU. No dobra, to dosyć już wyjaśnień. Robimy szybko jeszcze tutaj płotek. Nie tak. Deszczyk, no jak już tak koniecznie chcę, to niech sobie pada. Chociaż ja nie lubię, bo tak szumi. To ja go wyłączę. Dobra, a tutaj mi stwory... Aha, jak tutaj mam... Dobra. To nie powinnam... Bo potem się obudzę w tym i umrę. Dobra, to wezmę to i zlikwiduję. Waypoints. Remove. OK. I stwórz nowy. Za chwileczkę sobie stworzymy nowy. O, już kończymy. Tutaj jakaś furtka też by się przydała. Może tutaj w takim razie. Albo i nie. Nie zrobimy furtki. Będziemy się tutaj po prostu tepać do tego miejsca. O tak. A będziemy się tepać tutaj w to miejsce. O, tutaj sobie postawimy nowy waypoint. Waypoints i new i tutaj elektryowy i a. Save i close. Dobra, to teraz skoro już to mamy tutaj opanowane, tutaj jeszcze porobię więcej tych różnych różności i jak trzeba będzie to w drugą stronę, tam się dosypie trochę piachu, się zrobi większą. Na razie taka mała elektrownia wystarczy. Ok, to teraz się tepamy w takim razie na kurzą stopę. Waypoints, kurza stopa, teleport. Dzień dobry, kurza stopa. Jak widzicie, mi tutaj to wszystko działa. Aczkolwiek bateryjki właśnie tutaj, tu miałam jedną i ona mi szybko zeszła i wtedy mi przestało tutaj działać. Teraz mam tak, że ta jest pusta już. Ta jest mniej niż połowę ma. Także to schodzi, cały czas schodzi energia, dlatego właśnie tutaj chcę tego tesserakta postawić. Postawić tesserakt. Już myślałam, że zginął. Postawić tutaj tesserakta, nie tym chcemy to rozwalić, jedno,
drugie. Myślę, że na tej wysokości wystarczy ten tesserakt. Aha, tutaj nam się nie mieści. To sobie weźmiemy. OK. I teraz tak, tutaj od góry przyjmuję. Zatem postawimy tutaj na górę tenże tesserakt. Nie postawimy. Teraz postawimy tak, jak ślicznie, ach, ach. Tak, i on nam będzie ładował ten. O, widzicie, to się ładuje. Tak, idzie w górę, gdzie? Idzie w dół. Idzie w dół, bo to pobiera. Bo to pobiera. Frekwencji 1 pobiera i czy to nam dostarcza? 917, 915, 9129. Zmniejsza się. Tutaj to cały czas pobiera. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nie, no tutaj jest wszystko, bo to jest połączone właśnie z tamtym. To chyba działa. 8,6. Coraz mniej, coraz mniej. Pobiera z tego. Tak, tu pobiera i przesyła w dół do tego. To tak jakby nie działało. W takim razie pytanie ze 100 punktów, dlaczegoż to nie działa? Może zrobimy tak, zlikwidujemy to. Tutaj mamy trochę za dużo rzeczy różnych. Dobra, to wrzucimy tutaj. To. Co tu jeszcze? To. Na razie tyle. Tutaj. Dobra. Czyli tak, to nie działa w tej chwili, bo wyłączyłam. Czyli wracamy na pustynię. Elektrownia tutaj. Teleport. Wróciliśmy tutaj. Tak, i to, jeżeli słyszycie takie trzaskanie, to właśnie deszcz u mnie pada w domu. Dobra, czyli to jest nieaktywne. Czyli aktywujemy to na nowo. 001. OK. Dobra, i teraz wracamy tam. Teraz wracamy tam. Kurza, stopa, teleport. I tutaj aktywujemy to. 001, aktywuj się. I teraz powinno 2, 6, 2, 5, 2, 3, 2, 2. Jednakowoż spada. O, teraz chyba chwyciło? Nie. Jednakowoż to spada. To trochę nie halo. 5,7. To trochę nie halo. Dobrze, ta jest pusta. To ją postawimy. Tutaj ją przykleimy do tego. Dobra, teraz który? Gdzie jest? Tutaj jest to, czyli tył jakby. Tył to jest chyba ten. Nie. Niebieski musi być. Nie. 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 No to czyli, że to zostaje tylko ten. I nie. Czyli nic nie przejmuje. No to nie halo coś. Jak sending i receiving, no to mnie to denerwuje trochę, że to nie działa. Ludzie, no zrobiłam wszystko tak, jak być powinno. Tam działało, a tu nie działa. Dlaczegoż? Dlaczegoż?
No i tu spada w takim razie. Dobra, czyli nie wiemy, dlaczegoż to nie działa. Dlaczego to nie działa? Łączę wszystkie. Do przyjmowania są niebieskie, do wysyłania są nie niebieskie, tylko takie pomarańczowe. Czyli są wszystkie do przyjmowania włączone i nie działa. Czyli jeszcze raz. Zlikwidujemy to. Jest nieaktywny. Nieaktywny. To aktywujemy go jako 002. Co tam? Co ja zrobiłam teraz? Zaszalejemy. 002. OK. Idziemy na plażę. Waypoints. Elektrownia. Teleport. Likwidujemy to połączenie jako 001. Nieaktywne i aktywujemy na 002. OK. Jest frekwencji 002. Configuration działa tak, jak działa. O, tutaj ignored. O, już wiem, może tam jest nie ignored. Dobra, mamy 002, mamy 2, OK. Idziemy z powrotem. Waypoint, kurza, stopa, teleport. I się przesyła. Tak dużo? Od razu? Ignored. I tutaj już co? Nie wzrasta tutaj. Ale tutaj się przesłało nam tyle. Dziwne. Dlaczego akurat tyle? Co to idzie transzami? Dziwne. Shift. Dziwne. OK. Czy to już się w końcu przesyła tutaj? 35. 35. No spada, kurczę, blade. Czy to jest za daleko od siebie, czy to... No nie, no bo to powinno nawet między światami różnymi. Tu jest disabled, disabled, ignored, disabled. Across distances and across dimensions. No dobrze. No bo to mi cały czas spada. Jeszcze raz No patrzcie, bo chciałam z różne rzeczy jeszcze inne dzisiaj też zrobić i dupa Jasiu, że tak powiem. Bo już jest 29. No tutaj jest tak samo, tutaj jest tak samo, tutaj jest tak samo, tutaj jest tak samo. No nic innego tutaj nie można stworzyć. A ile jest tutaj prądu? Tutaj jest prąd. Czy to tak powoli się przemieszcza? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, że jestem zbulwersowana tym, że to nie działa. Jak widzieliście tutaj, jak było blisko, to działało, a jak poszło daleko, to nie chce. Hip, hip, hip. Okej. Tutaj mamy 400. O, teraz poszło. Teraz zostało przesłane. To co, to idzie jakimiś transzami? No bez sensu. Czy tutaj w tym coś trzeba? Nie. No bez sensu. To powinno iść tak cały czas. Chyba tak mi się wydaje, że powinno iść cały czas. To powinno schodzić tutaj. A tutaj rośnie zamiast maleć. Dziewięć, siedem, osiem. Okej.
494. Trzy ząb poszły. A może po prostu to pobiera tyle, ile tam... Może to już w końcu działa teraz. I pobiera tyle, ile tam schodzi. Teleport, kurza stopa. Tak. Hura, hura. Zatem to po prostu co jakiś czas chyba pobiera. A to nie powinno co jakiś czas, tylko tutaj jest cały czas. Ejże, ejże. Chyba, że zrobimy na tym jeszcze. Może zrobimy, wiecie co zrobimy? Czy ja mam coś takiego jak cobblestone? Jest. Weźmy sobie cobblestone. Mamy patyki? Mamy. Ok, zróbmy sobie dwie dźwignie. I wrzuciliśmy z powrotem. I tak, i zrobimy to po prostu na dźwigienkę. Czyli na to tutaj. I będziemy przesyłać tylko wtedy, kiedy to będzie uruchomione. Tak, 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 tak. Tutaj sobie na tym. Ej, nie to kliknęłam. Na tym sobie przyczepimy. I tutaj wtedy, kiedy jest sygnał. Teraz jest on. Tu idzie w dół, ok. I teraz idźmy znowu na tu. I też zróbmy wtedy, kiedy jest to włączone. Czyli to jest teraz włączone, czyli to teraz schodzi. Schodzi, 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 hura, hura i jednocześnie wzrasta, bo to się ładuje. Tak, czyli teraz powinno być wszystko, kurza stopa, teleport, teraz powinno być wszystko, 98, 80, 70, chyba tego nie zrozumiem nigdy. No dobra, jak wiecie o co chodzi, to mi proszę napiszcie, bo już chyba wymiękam powoli. Dobra, po co chciałam te acceleration? Tutaj jest ten import bus i on, jak się kliknie, ma tutaj takie sloty właśnie na takie różne karty dodatkowe, upgrade'y. No i o co mi chodzi? Spójrzmy sobie, weźmy sobie na przykład... trzy staki spruce wood i wrzućmy tutaj. No i zobaczcie, trzy wrzuciłam i one idą sobie po jednej sztuce, schodzą. I to w miarę wolno, jak widać. A z kolei jak wrzucę tutaj do tego import busa taki właśnie acceleration card, jak wrzucę jeden, to on nam schodzi po 8 sztuk. Widzicie? Już zdecydowanie szybciej. Ok, a jak weźmy jeszcze raz sobie spruce wood. Trzy sztuki. Jak wrzucę drugi, o, to teraz to wtedy schodził po 16 sztuk, a teraz będzie schodził po 32 sztuki. Także jak dorzucimy tutaj, to widzicie, po 32 sztuki od razu idą. Także właśnie po to by były te właśnie acceleration card. No i w zasadzie to tyle na dzisiaj. Tutaj mi to nie wiem dlaczego nie chce działać. Cały czas prąd schodzi, a powinien być w sumie cały czas na 2 miliony RF-ów, tak jak tutaj jest. Cały czas pobiera
właśnie od tej baterii, a ta bateria powinna pobierać z tego i nie pobiera i nie wiem dlaczego. Zatem kończę. Może ktoś z Was wie i mi podpowie, co mam zrobić. To ja kończę. No i w przyszłym odcinku już chyba na pewno będzie, już chyba na pewno będzie Witchery. To tymczasem, pa, pa, trzymajcie się.